wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, pracy i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech Ci zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmij wszystko, co chcesz, uchwalę Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jak zadość uczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawiennictwo Maryi, podając samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Wychodzimy. Zaraz. Pan Jezus wychodzi z domu naszych przyjaciół, naszej rodziny już teraz. Chrystus, Królem Polski, Chrystus, Chrystus, Pan. Chrystus, Wodzem, Chrystus, Królem Polski, Chrystus. Synowie, szlą wieczystej pieśni głosy, święty, święty, nasz święty, z zastępów król łaskawy. Uwielbiony. A wy duszyczki, chodźcie z nami. Chodźcie z nami głosić Królestwo Niebieskie. I niech wszystkie złe duchy stąd wychodzą. Król z procesją dookoła, kochani. Woda święcona, sól. Obmadlamy. Pan Jezus przyszedł do nas chorych, cierpiących. Wszystkich tych, którzy potrzebują, są spragnieni, złaknieni. Idziemy jak do źródła. Wszyscy łaknący mają pierwszeństwo. Ci, którzy przyznają się do swoich słabości. Ciąg dalszy cmentarza, zobaczcie. Tu za murami. Może jeszcze starszy cmentarz. Kiedyś to było tradycją, że cmentarze było dookoła kościoła. Święty Michale Archaniele, goń nas walce, a przeciwko Chrystus, Królem Polski, Chrystus, Chrystus, Władco nam. Że mój Pan ci ze mną jest. Witamy księżniczki. Ale śliczne. Chodźcie księżniczki do nas. O, Matkę Bożą. Pocały ma to chmę. Pięknie. Chodźcie do nas tu bliżej. Zapraszamy babcię. O, babcia musi być dumna ze swoich wnuczek. Chodźcie tutaj bliżej. I mamy, o, jeszcze królewicz jeszcze. No to jest kompletna rozmowa. Chodźcie, zapraszam. No, a buty ma dziecko? O, ma. Widzicie te stópki? No zobacz, tu pokażę. O, proszę bardzo. Do Pana Jezusa biegną. Biegną kto jak może. Chodźcie tu bliżej. Już, Sebastian. Tutaj. Chodź, siostrzyczko. Jak jeszcze na chwilkę wytrzymasz na mrozie? Chodź na chwileczkę. Chociaż jest cieplej dzisiaj. Przytulcie się tu do obrazu. Właśnie, tu. Książę, chodź. Tu. Chodź, słuchajcie, to jest cudowny Pan Jezus. Możecie.
No, chodźcie. Śmiało. Przytulcie się. Śmiało. Zapraszam cię. Wszyscy kupię, kupię. Wszyscy kupię. Oczywiście, róbcie. Zapraszam. I królewicz tutaj zobaczy. Proszę. Wszystkie dzieci są. Pozwólcie dzieciom w tym domu. Zobaczcie, a tutaj siostra widzę. Siostra ze zgromadzenia bezstrzeliczkowego jest, są takie w Polsce. Babcia. No tak jak stała. Słuchajcie, Pan Jezus jak przyjdzie, to nie wyśle SMS-a, to trzeba się szybko orientować. To jest historyczny moment, że Was nawiedził ten dom. Pokażemy! Niech Pan Jezus Wam błogosławi. Niech dzieci rosną na chwałę Bożą i ludziom na pociechę naszej ojczyźnie. Dziękujemy za... Za gościnę. Kto ma się, babcia nas odprowadzi. Do księdza proboszcza. Święty na mieści, który będzie serów świata do nas. Dajcie brawo. Brawo, śmiało, śmiało. No. Co wam miała? Przypomnij się zaraz. Wiersz się o reniferze. Zuzia, powie jeszcze raz. Naszą nas głupiową, wszystkie... Śmiało. Naszą nas głupiową, wszystkie... Wszystkie Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Macie coś na pieska? No właśnie, co mamy? Mamy, nic nie musimy nie wzięli. Cukierka mogą. Nie, nie. Cukierka nie jest. Tu laleczki. Laleczki przejechały się, nie? Pięknie. Zapłać dziękujemy, było miło. No nam też dziękujemy. Oddaję. Bóg zapłać. Jak masz na imię? Bogu Miła. Bogu Miła, pięknie. Bogu Miła, a tu dziewczynki? Zuzia? Mija. I Mija? Zuzia i Mija, pięknie. Z Panem Bogiem. Królem Polski, Chrystus, Chrystus, Władco nam. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, karmy go na wieki. To samo, że z wami te zdjęcie zrobili. Chodźcie, zobacz, tak. Znaczy, my wędrujemy i poznajemy takich ciekawych ludzi jak ty, że potrafisz takie cuda. Naprawdę sowa. Będzie sowa, już widać. Każdy jest z innej wsi, to znaczy ja jestem z Warszawy, tu Jarocin. Tutaj jest też Wielkopolska Piła, po Toruń, tu Berlin.
Tak. Jeszcze parę osób. Do Polski do świata. No nie, że po Polsce na plener takie międzynarodowe. Aha. W Mińsku Mazowieckim byłem ostatnio. No, to na Mazowszu. Siódmy pułk ułanów, może pojawi się udział. Mińsk Mazowiecki. No w Mińsku. Mińsku to była żandarmeria wojskowa. Tak. Pokażę wam, no. Pokażę wam. I to jakie drzewo? Lipowe? To jest akurat topola. Topola. Ale każde drzewo. No jak było ostre, dłuta, to. No tak, no ale taką piłeczką. Pokaż. Koło ciebie zostawiłem rzeczy takie. O! Pokaż. Zobaczcie, żołnierze. Zobacz, zobacz. To jest ułan. Tak, tak, z pierwszej wojny światowej. Na szkodę. 4 metry. Nie bywałe. Ile czasu już? Ile czasu? Z jednego kawałka. Nie, nie, to wiadomo, talent jest od Boga, słuchajcie. Ej, 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 to trzeba, ale pielęgnować, wiesz? Nie, no to wiadomo, bo to się to można zakopać. Jak ty żeś to przewiózł tam? Nie, to było drzewo. Drzewo nam dali, bo to był na plener. Miejscu, na to był miejscu. Plener rzeźbiarz. Dali nam drzewo i mówili. A ile czasu? Rób to co chcecie. A ile czasu? Ja tam byłem ponad tydzień. Chłopaki. Góro, Leon, tak, że się zawsze spóźniał jeden dzień na apel. Zawsze mi zostawiają największe drzewo, wiesz? Ale ja to lubię, wiesz? Ja to lubię. No tam jest wyzwanie, nie? Wtedy też więcej możliwości. W przestrzeni, nie? Ale znaczy, z takiego klocka powstanie jakaś rzeźba. Ile czasu to się zaszło? Ale to musisz, ponad tydzień. Nie mamy. Zostałem dwa dni, bo coś... Są do nas namiary, gdzie jesteśmy. Mój numer telefonu, jakby super. Coś i prośba, prośba, że a jakąś wizytówkę bracie masz może? Nie mam, ale możesz swój numer zapisać. O, pichnie. A powiedzmy... Możemy publicznie? To zrobimy reklamę od razu. Właśnie, ooo! Słuchajcie, takie talenty! Ale, nie, nie, ale słuchajcie... Fajnie, że lubicie fajnych ludzi... Jest tak, że z pasją, ale żeby właśnie nie zakopać, słyszysz? Żeby nie zakopać talentów od Pana Boga. Numer? 508. 508. Pięknie. 778. 778. 787. 787. Marcin Rzeźbiarz. Tak. I Zubrzyca Dolna, tak? Dolna. Marcin Zubrzyca Dolna, proszę bardzo. O, i głodny też nie będzie. Który też musi jeść. Czasami musi. Chcę zrobić zdjęcie, to jest w porządku. Całego. Czekaj, ja nagram tutaj, bo to tak lepiej będzie wyglądać. No, coś pięknego. Jak masz na imię, siostro? Boguśka. Bogusia nam przywiozła jedzenie, obiadek mamy. Wszystko po królewsku. Tak jak król wszystko zaplanuje, tak jest. Nie może być inaczej. I tu z tym panem, co robi w drzewie, nie? Tak to się nazywa? Rzeźbiarz. Ze rzeźbiarzem będziemy mieć obiad po królewsku. Super, Bogusia. Dobrze. Z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego. Wzajemnie, niech was Pan Bóg szczęśliwie prowadzi. Bóg zapłaci ciebie też. Aha, tu jeszcze miałam zrobić. Coś pięknego wyrzeźbione. Janosik. Piękna nasza, cudowna Polska. Jak pójdziecie, to się modlicie za mojego męża. Dobrze, pomodlimy. A jak ma na imię? Ojej, pomodlimy się. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Ania, zobacz. Ojej, po królewsku wszystko. Pięknie. Tak jeszcze nie było. No ślicznie. Coś pięknego. Rzeźbiarz nam załatwił. Stół i ławkę. Pięknie. I to jest rzeźbiarz... Narodowy. Maciej, tak? Maciej? Marcin. Pięknie. Jeszcze raz. Super. Nic jest leży. Rewelacja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław Panie Boże nas. Pobłogosław ten posiłek. Tych, którzy go przygotowali. I nałóż na dziejcie chlebem i radością. Ze wszystkimi, przez Chrystusa Pana naszego, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech dobrze piła. Będzie dobrze. Pięknie będzie. Już jest równo.
Jeszcze coś. Tu podłożyć już. O, pasuje. Pasuje jeszcze malus. U mnie jest. Mamy nakryto. Nakryto do stołu. Ataki. Jak w Wersalu, tylko w zubrzyc i dolny. Pójdę górala jeszcze nagrać. Chuj grulu. Śliczna pogoda. Już? 14 dzień lutego 2022 rok. Spotkanie, można powiedzieć, takie nieprzypadkowe, bo nie ma przypadków na tym świecie. Po mojej prawej stronie sołtys z Zubrzycy Dolnej. Tutaj koło mnie artysta rzeźbiarz, który nas zaprosił na posiłek i skorzystaliśmy przy okazji, bo jak się pochwalił, że obiad do niego przyjechał, to kobieta i znalazła dla nas jeszcze posiłek. Dlatego jesteśmy wdzięczni. Kochani, nie ma przypadków, jak tu pokaż, jakie dzieła rzeźbi choćby ten nasz artysta. I chwalimy Pana Boga, każdy jak potrafi. Jaki talent dostał? Jeden w rękach, drugi w głosie, trzeci w głowie, w rozumie. Każdy ma jakiś talent, tylko żeby go nie zakopać. I na chwałę Bożą można to, co otrzymaliśmy, jeszcze rozwijać bardziej. Że każdy z nas ma jakąś drogę życiową, żeby się tylko nie pomylił. Żeby nie robił tego, co, do czego nie jest stworzony. Prawda? Nie szedł w lewo, nie szedł w prawo, tylko prosto. Ale trudniejszą drogą często, prawda? Że nie da się. W wieku 22 lat został młody chłopak sołtysem. Da się? Da się. Da się, ale to o czym to świadczy? Ale to po znajomości czy po służbie, także gotowy do służby. Nie wiem, od czego to zależy, ale ja byłem przez wiele lat prezesem służby liturgicznej. No proszę, widzicie? Czyli lektor, służba w kościele i służba Bogu i ojczyźnie. I ratownik medyczny. I ratownik, no proszę. A jak ma na imię? Mateusz. Dobra. Słuchajcie, Mateusz sołtys właśnie z tej Zubrzycy. Marcin, który takie rzeczy potrafi piłą mechaniczną zrobić, to jest nie do zrozumienia. Dopiero co oglądaliśmy jego dzieło w Mińsku Mazowieckim, gdzie 7 pułk ułanów tam stacjonował i na ich cześć wyrzeźbiłeś też takiego ułana, tak? Czyli po Polsce jeździsz na plenery i jakieś pamiątki, jakieś dobro po to je zostaje. A powiedz nam, ten akurat, jak on jest? Janosik czy Harnaś? Taki zbójnik orawski. Ale orawski, tak? Zbójnik, rozbójnik. Ale faktycznie był taki tutaj, na waszych terenach? No, były. Ale dobre zbóje. Ale dobre zbóje, słuchajcie. Panie Boże, jak tu dobrego zbója? Ten akurat z tych dobrych. Ale co, robił na trakcie, tak? Dobry, bogatym zabierał, biednym oddawał, tak? Tak, ciekawe. To taka sprawiedliwość społeczna, nie będę wymieniał tych partii politycznych, które tak ładnie zbujują tam na górze, na Wiejskiej, ale służba narodowi to dopiero jest prawdziwe rządzenie, a nie to, że nam się służy, swojej rodzinie, osobiście, odwrócenie w ogóle pojęć, czyli jak chcesz rządzić, to musisz służyć i swoimi talentami. Mamy tu przedstawicieli właśnie tej inteligencji orawskiej, zobaczcie, i żeby ze sobą współpracować. Właśnie, i to jest piękne. To daj Boże, że wygrasz, chłopie, wybory następne i że będziesz to Królestwo Boże, bo my idziemy w intencji prawa Bożego. Co Bóg da, to tak będzie. Tak, ale żeby Jego prawo przyjąć. On się nie wpycha sam, tylko tam, gdzie Go ludzie zaproszą. I tam jest błogosławieństwo Boże, gdzie ludzie naprawdę zapraszają. My jesteśmy goszczeni po skromnych domach, a ci w tych pysznych rezydencjach to tak nie bardzo, bo oni bardziej według świata chcą żyć. No i co z tego? Umierają, nie mają komu nawet majątku często zostawić, bo tylko całe życie do siebie ciągnęli, a nie dzielili się tym zawczasu. Nie chcieli mieć dzieci, bo to obowiązek i tym podobne rzeczy. Dużo domów stoi pustych teraz. No to jest coś nie tak. To nie jest według prawa Bożego. Także kochani, kolejne doświadczenie z ludźmi, którzy
mają Ducha Bożego, bo to widać po oczach, że buzia świeci. To nie jest tak, że są zaciśnięte te wargi, bo i czasami tak widzimy. Jak się do nas uśmiecha, lepiej żeby się nie uśmiechał jeden z nich, bo to jest sztuczne. Jak tu zarobić dla tego? Na przykład. Pani, w intencji waszej pomódlmy się w ogóle tego miejsca cudownego. Też zobaczcie, pod chmurką, wiele nie trzeba. Warsztat. Bez jakichś wielkich, no nie wiem, bez reklamy. Nie tam, ale wielkiego warsztatu. Warsztacie, proszę bardzo. Szopa, takie piękne rzeczy powstają. Także w intencji też służby publicznej, żeby byli tacy ludzie, jak nasz tutaj młody sołtys, żeby swojego talentu nie zakopać. Nie zakopać, ale go cały czas, można powiedzieć, no, pielęgnować. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.